Jak słyszę, że pomaga ci to, że masz wszystkie ścieżki podzielone na osobne kanały, czy wszystkie dźwięki podzielone na osobne kanały i to w miksie. I kiedy słyszysz, kiedy jest taki moment, że dobra, tu już nic nie poprawiam, tu już nic nie zmieniam, co o tym decyduje? Powiem Ci szczerze, że tak. Bardzo warto na pewno wyłączać poszczególne płaszczyzny. Na przykład, jeśli jestem skupiony na tym i powiem sobie, że stopa z basem jest naprawdę świetna, to sprawdzam poprzez wyłączenie innych praktycznie dźwięków i zostawiam tylko to, co mi interesuje w tym momencie. I jeśli to po prostu sobie gra i mówię, kurczę, dobra jakość, dobry quality, zostawiam to. Ja wiem, że tutaj nie trzeba nic poprawiać. Potem zaczynam włączać kolejny fragment dźwięków. Tutaj na przykład perkusję, ten groove, patrzę, słucham. Ok, gdzieś tutaj jest za mocno, gdzieś tam w ciszy na poszczególnej ścieżce. Ok, słyszę, że jest dobrze. Zostawiam. Przechodząc do kolejnej fragmentu, na przykład bawię się, dobra, zostawiam przy background, przy tym tle. Ok, dobra, jest delikatnie, bardzo cichutko. Ok, może je delikatnie podgłoszę. Delikatnie podgłaszam, zostawiam. Ale nie robię tego save'a na razie. Nie, tego save'a w głowie nie mam jeszcze. Okej, do niego wrócę. Lecę dalej. Lecę dalej. I u mnie objawia się tym, że na przykład mogę na przykład zmieniać nazwy tych miksów w miksie, albo zmieniać kolor. W Fruity Loop jest możliwość zmiany koloru na danych praktycznie ścieżkach. I na przykład ja mam zrobiony taki system, że jeśli jest wszystko w porządku, to sobie robię taką ikonkę kłódeczki zamkniętej i wiem, że już do tego nie muszę wracać. I gdzieś tam nie mam tego zapisanego, to wiem, że do tego produktu, że jeszcze do tego muszę wrócić, bo coś tam jeszcze nie pasuje, nie? Ale zobaczę, jak to wygląda w ogóle w miksie. I to jest pomocne, bardzo pomocne.